Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro oraz aktor. Siemanko. I witamy was w kolejnym odcinku z Project Zomboid, serii takiej dosyć lightowej. A czemu mam w ogóle części silnika? A, no tak, dobra, pamiętam. Ostatnio, z tego co pamiętam, ogarnęliśmy tą stację diagnostyczną, mechaniczną, która była gdzieś daleko stąd, gdzieś tu, o tutaj. Zapamiętam, tu jest ta horda w ogóle, to trzeba też zapamiętać. Więc tak, Tarek, dzisiaj kolejna wizyta w mieście? Można. Tylko jedziemy do tego, które zaczęliśmy zwiedzać, czy jedziemy do tego drugiego tam, co lód jest? Wiesz co, poleciał tam, gdzie była ta szkoła. No można. Tylko tak, może, ja muszę się nawet najeść. Może jakieś książki bym ogarnął tym razem. A co, mało książek masz? W sensie jednak te z mnożnikiem punktów, nie? No. To jednak tak nie działa z tym, że można przeczytać tą lepszą, nie? Tylko trzeba czytać po kolei. A widzisz. Bo jak czytasz, to pokazuje ci, że no ej, nie możesz jeszcze, nie masz tego drugiego poziomu. No dobra. To zrobimy tak, jak mówisz. Jak to moje magazynki 9 mm? 15 na 15 wszystkie? Wszystkie. Ej, broń, trzeba poszukać. No właśnie, bo ostatnio nam chyba Sali na ambicje wleciał. Że on to wychodzi z całą torbą, nawet dwoma torbami amunicji. Trzeba go teraz troszeczkę, że tak powiem... Ja mam 4 pudełka amunicji jeszcze. Trzeba mu trochę nosa utrzeć pod tym względem. No to co, no to mamy torby. Nie mamy chyba żadnych. No to się na miejscu ogarnie, panie aktor. Do bagażnika wszystko. Tak, do bagażnika. On bierze sobie do torby, a my do bagażnika. No właśnie, wody chyba już nie możemy pić. Jest... Tak, jest czerwiec. O, fuck. Jak dobrze, że jeszcze mam butelki z wodą w ekwipunku. Oh no! Tylko nie mamy w czym... A w sumie mamy wodę przed domem, tylko trzeba ją przefiltrować, w sensie ugotować. Mhm. Mamy w ogóle jakiś garnek właśnie. Masz te części silnikowe, nie wiem, zamontuj je gdzieś czy coś. Ja wezmę, wsadzę do skrzynki jakiejś, bo to się przyda dopiero nam później. Właśnie. I będę musiał trochę samochodu porozkręcać. Bo już nie mam tego super drugiego poziomu. Ani trzeciego, ani czwartego. No, ktoś tutaj niestety umarł. Mam podnośnik samochodowy w ręku. Może zostaw go gdzieś. No właśnie, zostawiam wszystkie takie minie potrzebne, bo chyba samochodów tam rozkręcać nie będę. To zależy w sumie. Chyba, że do plecaka wezmę. Dobra. Części silnikowe pójdę tu gdzieś odłożę. Woda widzę, że chyba się... nie gotuje się? A właśnie, będzie też trochę w elektronikę bym sobie poszedł. Też o tym myślałem, wiesz? Bo później, jak widziałem, można w bomby się fajne pobawić. Jakieś takie, nie wiem, pułapki, że można zwabić je w jedno miejsce, ale to już w sumie można nawet z takim budzikiem, no. I ta woda się nie gotuje. Nie gotuje się? O dziwo nie, chyba że już się ugotowała. Tak szybko? A zniknęła ta zielona czaszka? No w sumie tak. No to już nie jest trujące. Bo to się nie gotuje jak jedzenie, tylko tak krótko dosyć. No bardzo krótko. No dobra, no to wodę mam. Wodę mam. W razie czego w kuchence będziesz miał garnek z wodą jeszcze. Okej, ja wezmę tylko bandaże sobie, tu pochowam jakieś.
witaminy, tabletki uspokajające, bandaże, środki do dezynfekcji, kolejny bandaż. W sumie nie wiem, chyba naboje mogę zostawić, jak żadnej broni nie będę brał. No w sumie tak. W sumie tak, tylko co ja jeszcze mogę zostawić? Łom, siekiera strażacka, maczeta. No to maczeta to już jest kurwa na skraju, na skraju. Nie wiem, czy nie będę teraz siekierą latał. W sumie taśmę naprawczą jeszcze mamy. Też mamy. Poszukam jeszcze co po niektórych rzeczy. Ciężko to widzę, powiem ci szczerze. Taśmy naprawcze kolejne. Więc teraz dla mnie priorytetem przynajmniej będzie znalezienie nowej broni. Nie wiem, a ty nie masz siekiery? Mam siekierę, ale ta siekiera, no to wiesz, to nie maczeta, to nie maczeta. Ja tam mam dwa jakby punkty umiejętności na siekierze, to mi w sumie wystarczy. Tylko będę sobie to nabijał. No właśnie, ja się przyzwyczaiłem do tego cholernego ustrojstwa i tak jakoś mi ciężko jest teraz się przestawić. W sumie tylko nie pamiętam, czy ja mam ugryzienie na postaci, czy ja mam zadrapanie na szyi. Kurde, to się w ogóle już nie chce nawet udać naprawić. Mam 63%. A, już nie mam rany na szyi. Już 19 razy mi się udało to naprawić. Zepsuło się trochę. 20 razy. To już maczetę próbujesz kolejny raz naprawić? Tak. No kurde, nie psuj się. No 21 razy się udało. 22 razy się udało. Bajk się zastanawia, czym herbatę zalewasz. Oj. Nie skomentuję. Dobra. Wszystkie taśmy wyjebałem, jakie mieliśmy w ogóle. Już nie ma taśm. Już nie ma taśmy. No to już więcej będę zbierał. Taśmy naprawcze standardowo. Ta w sumie jedna sztuka. Cała. Dobra. Tak, to wrzucam. Kluczyki mam jakieś, tylko nie wiem, co te kluczyki dają. W sensie, czy je są? Do czego są? Myślę, że w sumie te naboje też mogę zostawić, to nie jest problem. Nie wiem, czy nam będą potrzebne naboje na razie. Jak nie bierzemy i nie idziemy sobie postrzelać na ulicy, to raczej nie. No mam 11 magazynków teoretycznie i waga stosu to jest 4 kilo. Niby nie dużo. Tylko będziemy przejeżdżać obok tej stacji, co tam się wyłożyliśmy, czy... Ty się wyłożyłeś. Mów poprawnie, ty się wyłożyłeś. No. Idziemy spać najpierw. Bo... A w sumie, dobra, nieważne, bo chciałem powiedzieć, po strzelbę możemy pojechać moją, ale... Gdzie twoja strzelba została? Gdzieś tam leży na ziemi. A tak, koło tej stacji. No. A, zapomniałem, że tu łóżka nie ma. Dobra, śpię. Myślę, że tak do 3-4 możemy spać. Strzały. Nie podoba mi się to. Oddziały niemieckie wkroczyły. Nie no, ale dopiero czerwiec, we wrześniu. A, dobra. Wydaje mi się, że coś tam po chałupie chodzi, wiesz? No, zamiaki już się dostały. Nie dostawało się. Dobra, nie wiem co to było, ale okej. Przelej do butelka z wodą. Dobra, jak też tu w garnku jeszcze trochę jest wody. Mamy tu butelka po bourbonie z wodą, a nie po budu. Po dobra, po. Ja już wychodzę.
Deszczóweczka się ładnie zbiera. A dobra, mamy jeszcze piwo. No co, jak mamy piwo, to jest git. No to będzie piwo. Jak tam, stan techniczny benzyna 6%. A jedzenia coś w ogóle mamy? Znaczy, no ja puszkę mam przy sobie. A, bo tu mamy puszkę, no tak, całe jedzenie. To widzę, że ty pięknie jedzenie zbierałeś przed streamem. Znaczy, czy zbierałem? No, tak powiedziałeś. No chyba zbierałem, ale nie pamiętam, nie było mnie to długo. W ogóle mieliśmy delikatną przerwę od Zomboida. Znaczy, wy to nawet nie odczujecie tego, bo zapasu mamy tyle, że o matko, ale... Tak dla wyjaśnienia, że jakby ktoś chciał tam kiedyś sprawdzić, to była dwudniowa przerwa, bo Walheim. Więcej chyba. Więcej. No, wydaje mi się, że więcej. O, czekaj, zobaczę tak na szybciutko. Nie widzę, by tak nie zobaczył tego. Prerendering. No, ostatni raz nagrywaliśmy 22 grudnia. No, dokładnie, 22 grudzień. A teraz nagrywamy to 29, mój kochany. To 7 dni. No, przerwa trochę. Trochę było tej przerwy, dobra. Jedziemy chyba, co? No, tylko dosyć ciemno, nie powiem, że nie. No, ale to w samochodzie nie ma problemu. Czekaj, czekaj, bo ty prowadzisz, amigo. Ja już prowadziłem ostatnio. Padaj mi stamtąd. Prowadź. Nie, ja się przesiadam. Ja na czwóreczce jestem. Dobra. No to jedziemy. Włącz sobie światełka. Są włączone. Wklięcie pogrzebie, frakcja. Rozpuszczać frakcji to nie będę. No teraz będzie wiadomo, czy kompan, czy wróg, czy się rozbije o drzewo, czy nie. O Jezu. Okay, zaledwo co widzi. Da się w wielu graczach wyświetlać swoje imię. No, mogę w sumie to wyłączyć. Nie da się tego wyłączyć. Nie da się tego wyłączyć, cholera jasna. Dobra, tylko teraz chyba autostradą pojedziemy. Jedź, ja sobie sam radziłem. Sobie tu troszeczkę ustawienia zmienię. Od czasu dzień, miesiąc. Wiesz, twoje auto, nie? O, nasze auto. Pragnę ci przypomnieć. Kolejne pójdzie. W sumie nie musiałeś jechać tędy. Wiem, mogłem inną drogą. No jedź prosto na razie. Cały czas prosto. To przesunięcie kamery jest słabe. Na shortach nie będę mógł tego robić. Nie, kamery podczas jazdy wyłącz. Ma być na środku. I tutaj daj w prawo, jak tylko zobaczysz skrzyżowanie. I na pierwszym w lewo. Tu w lewo? Mhm. Doskonale. Musiałeś tego zębiaka sprzątnąć, co? I w prawo tu. Okej. Tak. Tak, 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 tak. Dobrze. Będzie mniej osób. Tędy jechaliśmy? Jechaliśmy chyba. Ja bym nie kojarzył, że tego auta tu. No, ale mapę mam odkrytą. Ogła. Już czuję tutaj... Island Hill. Prosta droga, niby czysta i tak mu będę musiał hamować. No, aktor shorty 210 wyświetleń.
O, nieźle. Jednak się myliłem, myślałem, że będzie max 200. Zbiera się, zbiera. Do jutra nie wiadomo, ile będzie. Dalej prosto i następnej w lewo. Chyba, że jedziemy cały czas prosto, jedziemy zwiedzać. Musisz zobaczyć, ile masz paliwa. Praktycznie, że full, mogę powiedzieć, że full. No bo jakby nie patrzeć, ja nie tankowałem. Nie. Decyduj. Nie. Chcemy prosto, czy chcemy... To wiesz, widzowie stwierdzą, czy dobrze zrobiłeś, czy źle. Prosto albo w lewo. Wybieraj. Niech będzie prosto, a niech stracę. No i w razie czego będzie dla ciebie. Tam nas jeszcze na pewno nie było. Kierowca wyborowy. Uber wersja hard. Taki totalnie hard. Zagasiłem światła, bo już chyba nam nie są potrzebne na tej drodze, mimo że jest mgła. No chyba nie. Tutaj będą te linie energetyczne. Za chwilę. No właśnie. Jedź prosto. Dalej prosto. No prosto, już nie jedziemy koło linii. Wtedy się nie... O, czekaj, amigo. To zobaczyć, co tu jest. Dobra, to ustanę tu obok i... Odpowiedź brzmi, nic nie ma. A tam w środku nic? Właśnie sprawdzę. Może nie musisz, no dobra. Radyjko jest. Bo niby mogłeś podnieść i wejść, ale... Co podnieść i wejść? Stół na chwilę odłożyć. No po co to? Akterinka. O, dobra, trochę puszek jest. To bierz i cały czas prosto. Zaraz sobie jedzenia trochę pozbieramy, bo definitywnie już jest słabo. Nic nie ma. Lukrecja i czekolada. Jakie larytasy. Chipsy. No, szczególnie jak woda nam się teraz pokończyła. Ja zbieram te worki na śmieci, bo one się przydają. Dobra, a może się przejdziemy tą drogą tutaj? A w sensie, że idziemy. Mhm. Sten jak zwykle musiał odpalić samochód. Chociaż wiesz co, wydaje mi się, że... Dobra, nie ma sensu iść. To jest za daleki teren. Dobra, przejedziemy się. Nie, przejdźmy się tam, bo tam może być jakaś farma, wiesz? Odpali, dobra. Jakby nie odpaliło, śmiesznie by było. Jeszcze w aptek muszę zobaczyć, czy da się wyłączyć kursor. Grafika. Coś tam znalazłeś? Bo ja nie widzę. Droga tu jest. To dawaj. Znaczy droga, no farma tu w sumie jest po prawej, ja od drogi tutaj nic, ale pojadę prosto, może coś będzie, nie? No. Kursor izometryczny, co to znaczy? Jakiś teren ogrodzony? Idziemy tam? Bo wjazdu tu nigdzie nie widzę. No dobra. Można spróbować. Ale czekaj. Bo to jakiś teren ogrodzony i nie wiem. Pytanie, czy to pole nie jest ogrodzone? Czekaj. Ja tu nic nie widzę oprócz lasu, powiem ci szczerze, i to daleko. Nie opłaca się tam iść, nie idziemy tam. Dobra, czyli jedziemy po prostu dalej, bo po prawej widziałem farmę, nie? Tu się nie opłacało wchodzić nawet. Czekaj, wypiję wodę jakby. Wodę, jasne. No wodę, no. Nic innego nie ma. Jak wyłączyć kursor?
Jedna wyłączyć kursor. Nie wiem, czy jakieś modyfikacje nie będę musiał zobaczyć. Przejeżdżamy tutaj przez pole, tam jeszcze mamy po prawej, czy jedziemy drogą? Czekaj, ja sprawdzę, jak to jest zrobione. Bo O, tu masz tutaj w lewo. mamy... O, tu jest farma. Bo tu mamy farmę jakąś. No i komuś całe pole rozjedziesz. Zawodowcy. Najmilszy kierowca Ubera. A co było tutaj na środku? Jakieś zabudowanie było? Tutaj. To jakaś siatka. A nie, dobra, 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 nie, 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 to jest nieodkryta mapa po prostu. To jest... Droga tak. Tam jakaś. To była nieodkryta mapa. I to było to pole zagrodzone, aktor. Teraz szukaj wyjazdu, cwaniaczku. Żeś wjechał na pole, przeorałeś wszystko. Teraz co? Nie wyjedzie. No i o, jest wyjazd, masz szczęście. Tam w rogu był. Panie. Musisz zapalić, bo mnie zestresowałeś. O, popatrz. Krowy słyszałem? Popatrz, co tu mamy. Magazino. Widzą biaków, tutaj nigdzie nie widzę. Coś słyszę jednak. Które pierwsze? No, idziesz po lewo, ja idę po prawo. W taki sposób, no dobra. Otwarte u ciebie czy zamknięte? Zamknięte, ale mamy okno. No właśnie, tak będę też próbował. O, drzwi otwarte. Dobra, jestem w magazynie i jest pusto. W sensie nie ma zombiaków. Ale i w tych magazynach powiem ci, że też jest pusto. No właśnie, miałem dopiero powiedzieć, nie? Że coś tu nie gra. Jest wszędzie pusto. Wszystkie są puste. Aż ci magazyn znalazłeś, aktor. Się wylotujemy. Kurczę, my nie udźwigniemy tego wszystkiego. No, no. O, cholipka. O, czekaj, jest. Konewka dwa razy, czasopismo działkowiec, co można wziąć. Ej, ej, ale mam opakowania nasion ziemniaków, ja też. Pomidora, to możemy wziąć. Wziąć, aktor, wziąć. No, no, nie wiem, nie wiem. Pryskiwacz, ogrodnictwo, wziąć ci? Wezmę. Nie wiem, nie wiem. Pułapka do myszy bierzemy? Bierzemy. Będzie jedzenie. W sensie, dobra, wezmę tak na razie czego. Opakowania nasion też wezmę. No ja powiem, magazyn pierwsza klasa. All inclusive, nie? O, żebyś wiedział. Zlutowałeś już tam? Tak, idę zobaczyć przez siatkę do tej farmy obok, bo jakaś farma jest. Tylko powiem, że ty... O Jezu, to wielkie ej, pole jest, panie. Ej. Ten magazyn nie jest dwupiętrowy? O kurde, widzisz, ty czasem myślisz. Jak nie pijesz, to myślisz. Tylko jak się dostać na drugie piętro? No bo tutaj mamy okno, tylko nie wiem, czy tylko u ciebie przypadkiem nie ma dwupiętrowego. Nie, bo u ciebie też jest dwupiętrowy, jak wyjdziesz, to zobaczysz. A, widzę, też okna są. No dobra, tylko tu nie ma żadnego wejścia na drugie piętro. Właśnie w tym jest haczyk. Chyba, że gdzieś jest jakaś drabina czy coś z tyłu. Ale nic tu nie widzę. Tu nic nie widzę. Nic, a nic. Nie wiem, jak tam wejść. Na modzie, jakby były drabiny, a był taki mod z drabinami, to może. No trudno, nie wejdziemy tam. Ja tam widzę po prawej jakieś dziury w ogrodzeniu. Nie wiem, czy tak, ale tam jest tylko farma. Nic dalej nie ma. Pole, duże pole. Ej, to może zamiast miasta to pozwiedzajmy te tereny tutaj, bo widzę okoliczne. Trochę się
No, możemy w sumie, bo tutaj w okolicy nawet zombiaków nie będzie zbytnio. A nuż, może znajdziemy jakąś fajną bazę. Nową. Do przełożenia sobie itemów. No. To ja do tędy. Wjeżdżamy tu na pole, czy jedziemy nie, do domu? Nie wjeżdżaj na pola, nie opłaca się. Jak będzie taka normalna droga, wiesz, żwirówka, to tak. Tak, i zobaczę, może jedzenie jakieś masz? Mam dużo. To wsadziłbyś do Sławka? Nawet ci otworzę. Jest w schowku otwarty, czyli właśnie sam miałem zjeść, więc... Dobra, będę jadł i prowadził. To chyba nie jest dobry pomysł, ale okej. To jest kierowca Uber, jakby co? No tak, chyba z Indii. Arabii. Łóżka na tylne siedzenie, jazda. Ile snopków? No, czekaj. Mhm. Ja może tu zaparkuję, co tu na to. Ja idę zwiedzać garaż. Ja idę dom zwiedzać. Może jakieś magazyny będą, coś. Łopata. Kanister na benzynę, to się przyda. Okręt klucz nastawny, przewód elektryczny. O, wezmę coś, czego nam będzie brakować. Czyli? Czekaj, taśma. O, tak, zbieraj, panie. Dobra, bez rewelacji, te klucze, nie klucze zostawiam w środku. Jakaś parka tu się zamknęła i zombiaki były. W środku, w domku już? No, na szczęście ugryzień nie ma. Zbieraj komiksy. No właśnie, nigdzie tu nie widziałem półki z tym. Zbieram puszki. Opłyn do zmywania da się wypić. Wybieracz na pewno się da wypić. O, puszka zupy wezmę. Nie widzę tutaj żadnej. O, tu jest jakaś mała półka. Stawianie półek tam pierwszy. Pułapek tam pierwszy. Już pończochy? Białe? Nie ma po co. Ja bym sobie wziął. A mało towarzyszy do propozycji. O Boże. Towarzyszek. Ja widzę, jak ktoś w apokalipsie zombie zapierdzielałby w pończochach. To by było śmiech. Dobry. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało. To się połóż przedmiot tutaj. Sali, chodź zagrać. Będziesz miał. O, właśnie, sali. Jak najbardziej, chodź, będziesz w pończochach zapierdzielał. Tam jest jeszcze jakiś z tyłu duży garaż, właśnie tam gdzie idziesz. No właśnie, tu idę zwiedzić trochę. Po prawej coś jeszcze jest. To ty weź ten, może. Ten mały. Będziemy robić scavenging. Zamknięte. O, wygnoje. Dobra, nasiona. Uuu, panie! Zestaw młodego mechanika. Widzę dużo narzędzi ogólnie. Części silnikowe 4. Sil 4? No. Tak sobie, jakby. Bez rewelacji. Dużo taśmy naprawczej. Co mnie tutaj napierdzielasz? Pudełko gwoździ to ja zabieram. No jak zaraz go piznę. Spokój się! Dzień dobry, ksiądz po kolędzie. Ksiądz po kolędzie, to chyba Jehowi. Gdzie ty jesteś? Sprawdzam, czy może coś przydatnego. Całe żarcie włożę do bagażnika. I tam w ogóle mamy bagażnik opróżniony, bo może być tak, że jeszcze nie opróżniliśmy go. No i się, kurde, właśnie tak stało. Pełny? A, prawie. Dobra, może coś wyrzucamy, coś. Ja spróbuję puszki powrzucać. I
kanister z benzyną 4 full. Cały To bagażnik. musimy mieć. Tusem zbierałem. Wrzuciło. Chusteczki na podłogę. Gumka, Ej, a recepturka, dratwa też. torebka z Biedronki, aż tak. Worek na śmieci jeszcze wrzucę. Ups. A reszta na tylnie siedzenie się wrzuci. Właśnie, kanistrów nie można na tylnie powrzucać. Można. Ale po co? Lepiej mieć dostęp do jedzenia niż do kanistra. A w sumie można na siedzenie powsadzać no, ten. No właśnie to robię. Właśnie to robię, pani aktorinka. Kierowca wyborowy i jedziemy. Prawo? No dobra. Prawo czy prosto? No, no, bo ty teraz rządzisz samochodem. No, jak rozbijemy się, to też moja wina będzie. No, a kogo innego? Co ty myślałeś? Nie ma takiego bicia. Dobra, jedziemy na czwórce. Kurde. No to sobie skręćmy. O, kluczyki widzę. Chyba nie wiem, czy będzie... A, dobra, gaszę. Do którego to? One są takie same chyba. No, obydwa rozjebane po całości. Nie ma to jak walnąć aktora. Co mnie po schopkach grzebiesz? Minister na benzynę i taśma naprawcza. No nie, co za świnia. Taśma naprawcza wezmę. Zobacz, w jakim stanie jest ten samochód. Może ja ci mówić nie będę, sam sobie zobacz, bo... No ale to nie. Źle? Tragedia? Gorzej być chyba nie mogło. No to go nie zabieram. Trochę jak ten policyjny, ale chyba nawet i gorzej. No i dobra. Chyba, że jadę. Bierzemy i jedziemy nim dalej. Nie, tylko wiesz, zrobię tutaj przejście. Walnę w tamten mocno. Dobra, myślę, że... Ty nie masz już niedzielnego kierowcy? Nie. Tylko weź go teraz wywal stąd. Bierzesz rozpęd i nagle samochód gaśnie. No tak zaraz właśnie będzie. Tylko ty tam przypadkiem życia też nie tracisz jak uderzasz? Dobre pytanie, czekaj. Kurwa, chyba trochę dać. Bo jak uderzysz tak z całej siły w drzewo, to wiadomo, że pa... Definitywnie tak. Oho, już jest. Dobra, wiesz co, może zostaw, tak ja już przejadę, nie? Zaraz. Muszę przejechać. Odpalaj. Odpalaj. O. A gitara. Jeszcze nasz spróbuję odpalić. A, to jeszcze nasz może nie odpalić. Jeszcze nasz może nie odpalić, dobra. Będziemy musieli też blachę to ogarnąć później. Butle z gazem. A, wiecie, że oni już nie są razem? Wiemy. Butla z gazem. Paliłeś. No. Niestety. Ośmarma? Nie wiem, chcemy zawracać, czy już idziemy? Nie, nie, zrób kółko. Chcemy jakieś zombiaki? Bo tutaj niedaleko, niedaleko jest miejsce, gdzie się wtedy tym samochodem w lesie rozjebaliśmy, pamiętasz? Kiedyś, kiedyś. W sensie... To tutaj chcieliśmy dojechać. Może po prostu będę jechał drogą, nie? No jedź drogą, jedź. Na pewno nie zbaczaj w las. Czekaj, wycofam się i gdzieś tu ustaniemy i zlutujemy to.
Za hordę! Pyk! Dostaw! To mojne! Dobra, czekaj, zobaczę ile ja mam zombiaków wybitych. Te 42. Miejsce na benzynę i butelka. Zamknięte. Worek wziąłem. Ale wejdź, zobacz schowek jeszcze. To jest schowką. Co pismo, lusterko. Możesz rozbić. No już wieśniak przyszedł, rozwalił.